Na części w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób wymienić pamięć w laptopie. Tutaj mamy przykład małego takiego laptopa. To nie jest netbook akurat, ale bardzo jest podobny. Tutaj zakryłem, ponieważ tutaj jest naklejka z serialem do Windowsa, więc dlatego to zakryłem. Zwróćcie uwagę, najważniejszą sprawą przed jakąkolwiek ingerencją wewnętrze laptopa, musicie zawsze upewnić się, że wyjęliście baterię. Więc to są, musicie zobaczyć sobie w instrukcji, jak się wyjmuje tu baterię. U mnie to są akurat, to jest jeden zatrzask blokujący i taki drugi, który trzeba przytrzymać. I trzeba wyciągnąć baterię. Więc to w ten sposób wygląda. Wyciągacie baterię i teraz zwróćcie uwagę, macie charakterystyczne tutaj śrubki, które musicie odkręcić. Możecie użyć zwykłego specjalnego wkrętaka. Ja używam elektrycznego, akurat Boscha XO. Odkręcam. No i dobrze, i teraz musicie podważyć czymś delikatnie. A na przykład to jest zwykły taki screwdriver, czyli wkrętak do wykręcania takich małych śrubek. Musicie podważyć to. I teraz zwróćcie uwagę, róbcie to delikatnie. Ściągnąłem to i teraz pokazał nam się środek. I tutaj widzicie charakterystyczne moduły pamięci, które możecie wyjąć poprzez, tutaj macie, kładziecie palec tu w te miejsca, to są takie dźwigienki i ciągniecie, rozsuwacie w tą stronę, czyli ciągniecie tak, raz i dwa. I pamięć już jest, podnosi się do góry. W tym momencie możecie wyjąć i to jest pamięć. Tak wygląda pamięć do laptopa. Przepraszam. Najważniejsze jest, jeżeli nie wiecie, jaką dokupić, to tutaj zawsze na pamięci jest dokładnie napisane. Jeżeli tu się przyjrzycie, mam nadzieję, że fokus, czyli przybliży Wam. O tutaj to jest PC2-5300S. I w tym momencie idziecie do sklepu, na przykład taką pamięć bierzecie ze sobą i prosicie o taką pamięć. Tylko upewnijcie się zawsze w waszej instrukcji do laptopa, ile pamięci możecie zainstalować. Tutaj w tym laptopie mogę maksymalnie zainstalować tylko 4 GB pamięci, w niektórych laptopach jest 8, w niektórych 16. Więc teraz tak, przypuśćmy, że mam już nową pamięć i chcę ją włożyć. To wystarczy, tutaj macie taki ząbek, więc on nie pozwala włożyć w inną stronę pamięci. Musicie ten ząbek umieścić. No, po prostu on nie pozwala Wam umieścić źle pamięci, o tak jak teraz ja to robię. Widzicie, nie pozwala mi. Więc muszę... Tak, i teraz weszła dobrze, czyli nie pomylicie się. I wystarczy tylko delikatnie nacisnąć i usłyszycie takie pstryknięcie. To oznacza, że pamięć została włożona. I tak wygląda wymiana pamięci operacyjnej. No i na koniec oczywiście znowu zakręcacie obudowę, czyli przytykacie. I zakręcamy. No i dobrze, i teraz już mamy zakręcone. I teraz jeszcze Wam pokażę, w jaki sposób wymienić
otworzyć na początku obudowę do dysku twardego, znaczy tam, gdzie siedzi dysk twardy, czyli teraz skoncentruję się na tej części. Zgodnie z moją instrukcją, dysk twardy powinien być umieszczony tutaj, więc musimy odkręcić. Tu mam jedną śrubkę i tu mam drugą śrubkę, więc odkręcam. No i dobrze. I teraz delikatnie podważam. Tutaj macie taką czasami takie wzruszenie. I ściągamy. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj jest dysk twardy, który możecie sobie wymienić. Tu jest taka taśma. Tu możecie sobie podważyć ten dysk. O, tutaj. Akurat. Trzeba to ostrożnie robić. Akurat w tym modelu jeszcze dysku nie wymieniałem. Ale to wygląda w ten sposób. Pamiętajcie, zawsze róbcie to powoli. Nic, żadnych folii nie ściągajcie. I tutaj macie dysk twardy. I tutaj macie... On jest podłączony. O, tutaj macie, widzicie, takie złącze do dysku, które tu wchodzi. Jest taka przejściówka, którą można wyjąć. Wystarczy ją troszeczkę... O, trochę się trzyma, bo... O, przepraszam bardzo, bo jest nowiutka. No i tak wygląda dysk twardy od laptopa. To jest akurat 160 giga. I jeżeli chcecie wymienić na przykład na większy, to również zawsze pamiętajcie, przeważnie w laptopach jest interfejs Serial ATA. Więc zapamiętajcie to i to jest używane, więc kupujecie sobie dysk na interfejsie Serial ATA. Tutaj macie jeszcze napisane Serial ATA. No i co robicie? No to przychodzicie z nowym dyskiem, podłączacie, czyli tak jak było, czyli tutaj widzicie, musicie dopasować, nie ma innej możliwości podłączenia, to jest taki interfejs adapter i teraz wkładamy go z powrotem. Starajcie się robić to. O, i tutaj widzicie, trzeba troszeczkę tutaj dosunąć, włożyć. I teraz wciskamy ten paseczek. O. To jest taki po prostu przejściówka taka. No i wkładamy dysk i włożyliśmy delikatnie. No i teraz wkładamy obudowę. I dokręcamy. I to wszystko. I teraz na końcu, o, zdjąłem swoje. O, taka. I teraz wkładacie baterię na końcu. I to wszystko i macie wymienioną nową pamięć operacyjną i dysk twardy. Więc tak wygląda wymiana pamięci operacyjnej i dysku twardego w laptopie. To wszystko w tym wideo, do usłyszenia, trzymajcie się i miłej nauki, hej!